Hej, cześć, witajcie, z tej strony Jacek, a to 10. podsumowanie tygodnia na wideotesty.pl. Zaczynamy! Na pierwszy ogień idzie test wideorejestratora samochodowego od firmy Transcend, Drive Pro 200. Czy szeroki kąt widzenia i wysoka jakość nagrań starczy, aby Transcend przebił się w tym segmencie rynku? Na najpopularniejszy sposób, czyli na przystawkę, a taki uchwyt na taśmę. Jedna taśma była tutaj w zestawie, nie wiem, czy ona akurat trafiła do testowego, czy tak jest w standardzie, więc uchwyt, mocowanie z jednorazowej to jest moim zdaniem jeden z minusów tego urządzenia. No, dosyć dziwne posunięcie. Kabel wideo. Następnie mamy dla Was test dysku SSD o pojemności 240 GB, AMD Radeon R7 SSD. Czy testowany produkt da radę konkurować z największymi rywalami na rynku? Przekonajcie się sami. Tam również było w pełni funkcjonalne oprogramowanie, które podobnie jak tutaj oprogramowanie Acroix sprawdzało się bardzo dobrze przy przenoszeniu po prostu swoich danych, ale także całego obrazu systemu na nasz nowy dysk SSD. Otwarta pozostaje cały czas kwestia wydajności tego dysku i myślę, że chyba najwięcej osób tym jest zainteresowanych. Zostały tutaj zainstalowane synchroniczne kości od Toshiby i one w praktyce wypadają, bym powiedział, nawet wyśmienicie. Po testach czas na gameplay. W tym tygodniu mamy dla Was Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Czy to rozbudowane demo, jak mówią o tytule złośliwcy, daje wystarczająco dużo frajdy dla fanów skradanek? Znaleźć i poznać ich przyzwyczajenia. Gdzie się przemieszczają i jakie wykonują czynności. Uderzyć w najmniej spodziewanym momencie, kiedy tylko ich czujność opadnie. Następnie czas na następną część poradnika gimpowego. Tym razem dowiecie się, jak dodać ramkę do zdjęcia. Uwierzcie mi, sposobów jest dużo. Ewentualnie delikatnie estetyczniejsze od tego, które ja pokażę, ale taki efekt również będzie można osiągnąć. Tutaj jest pierwszy sposób, który osobiście go nie polecam, ale jest taki, warto o nim wspomnieć. Na koniec części YouTube'owej video news o numerze 57, w którym znajdziemy wyciek najnowszych zdjęć Galaxy S6 i nowe informacje o Windowsie 10. Screeny nowej ery wśród smartfonów z WP, a właściwie z Windowsem na pokładzie. Niestety jedynie w wersji chińskiej, jednakże i tak widać, że szykują się spore zmiany. Przechodzimy do portalu, tam wśród newsów i artykułów zainteresowały mnie. Zestaw komputerowy za 1000 zł, czyli jak najkorzystniej złożyć peceta. Najniebezpieczniejsze miejsca dla naszych smartfonów. Uważajcie, gdzie je zostawiacie. Swatting, destrukcyjne zjawisko dotykające coraz więcej streamerów. Oraz LED versus żarówka. Co się bardziej opłaca i przede wszystkim, czy warto? I to już wszystko w tym kompaktowym podsumowaniu tygodnia. Widzimy się za tydzień z nową porcją filmów, poradników i newsów. Trzymajcie się, cześć!